Szczęść Boże, coś Wam powiem. W czwartek wspominaliśmy świętego Wawrzyńca, który mówił, że ubodzy są największym skarbem Kościoła. To jak więc spojrzeć na dzieci? Czyż one nie są jeszcze najbardziej ubogimi spośród wszystkich? Ubogie w wiek, w doświadczenie, w mądrość. Ponadto są bezbronne i zależne od dorosłych. A co dorośli robią z życiem duchowym dzieci? Mówią, że teraz są za małe i jak dorosną, same zdecydują co dalej. Totalnie bez sensu, bo wpierw ochrzcili, a później pozostawili samym sobie, nie robiąc nic. Dziwne czasy, że rodzice dziś słuchają zachcianek dzieci. Co chce zjeść, w co się ubrać, czym się bawić. Nie ukrywam, że widzę to jako zamianę ról, gdzie dzieci wychowują rodziców na swoją modłę. I powiem, że trochę terroryzuję ich, bo z każdym żądaniem chcą więcej. Rozumiem, że czasy się zmieniły, ale ta zmiana nie zwalnia nas ze zdrowego rozsądku, z myślenia o przyszłych konsekwencjach obecnych czynów. Tak, ja nie mam dzieci i mogę sobie pofilozofować. Tylko, że ja z dziećmi pracuję w szkole i próbuję ich też przygotować do przyjęcia sakramentów. Nie przypominam sobie, żeby normalnym było dyskutowanie z nauczycielem, stawianie warunków i wymuszanie czegokolwiek, zwłaszcza w tych małych klasach. To, co dorośli mogą przyjmować od dzieci, to ich jeszcze niezakłamane spojrzenie i neutralność w wyrażaniu swoich uczuć. Chodzi w tej dziedzinie coraz trudniej, bo wkładanie w ich ręce smartfona od najmłodszych lat też odbije się czkawką. Jestem jednak optymistą, który ufa, że jeszcze przyjdzie opamiętanie. Jezusowe napomnienie „Nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie” dotyczy nie tylko odsuwania dzieci od łaski, ale by dorośli nie przeszkadzali także w rozwoju religijnym swoich dzieci. A taką przeszkodą jest chociażby brak modlitwy w domu, luźny związek z Kościołem, opuszczanie niedzielnej mszy świętej. Skoro mamy stać się jak dzieci, to musimy dostrzec, że one w pewnym etapie swojego życia są bezradne. My dorośli w stosunku do Boga też bywamy bezradni. Tylko my o tym wiemy i się tego wstydzimy, że mamy jakiś brak, jakąś potrzebę, lecz nie potrafimy o niej Bogu powiedzieć. I przez to łatwiej nam się przestać do Niego odzywać. Zastanawiając się, co oznacza być jak małe dziecko, mogą pojawić się odpowiedzi, że to jakieś nieporozumienie. Tyle, że dziecko ma taką zdolność, której wyzbyli się już dorośli. Przez to czyni je mądrzejszym niż my jesteśmy. Dziecko widzi miłość, widzi prawdę, widzi autentyczność, dlatego trudno je zwieść. Ono ufa temu, kogo kocha. Ufa, bo wie, że też jest kochane. Więc powinno nam się zrobić wstyd, że w nas tego zaufania brakuje, że Bóg nas kocha, jest czasem jak na lekarstwo. Modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia, na koniec mówimy: Jezu, ufam Tobie. To znaczy, chcę ufać, próbuję to osiągnąć. Dziecko, skacząc w ramiona rodzica, nawet zaskoczenia, ufa, że zostanie złapane i nic mu się nie stanie. Skoro do takich należy Królestwo Niebieskie, to oznacza, że jeszcze wiele pracy czeka nas nad sobą. Bo ci mali mają czyste intencje. Żyją w prawdzie, w prostocie, a my, no cóż, dalecy jesteśmy od tego, by zawsze szukać w Bogu oparcia i pomocy. Z Panem Bogiem.